Salam alejkum, koledzy wędkarze. Cześć, witam wszystkich wędkarki i wędkarzy. Wybraliśmy się nad wodę. Jesteśmy na zbiorniku elektrowni Konin. Franko! O! Jest ze mną Tomek. Przyjechaliśmy na nockę. Posiedzimy jeszcze dobre, no można powiedzieć 24 godziny. Już widzieliście wcześniej na filmie, jak wpompowaliśmy. Najważniejsze, że drobnica już jest. A po drobnicy przyjdzie coś większego. To jest sukces już. No chociaż coś zdęciliśmy. Wpompowaliśmy kukurydzą głównie. Trochę kulek. I tak, Tomek łowi bardziej na słodko. Na kukurydzę, tak? Tak, kukurydza podwieszona tą pływającą. To lewa wędka, tak? Nie, czy tak, prawa? Lewa. Zadipowana tym truskaweczką. A na drugiej mam bananika z truskawką i też przydipowane lekko truskawką. I czekamy. Czekamy. Teraz idziemy do mnie. Moja miejscówka. Musiałem tutaj trochę powycinać. Ale sprzęt zakupiłem i dałem radę. Było mocno zarośnięte, ale jest karczowane trochę. Ja też wnęciłem kukurydzą i orzechem tygrysim. Tu mam PV-eczki. Tutaj macie wiadro. Wszystkich jeszcze nie wypompowałem. To jest, no jeśli chodzi o smak, to jest tak: słodka pomarańcza, truskawka, banan, truskawka, monster crab i kryl. No i tu wszystko pomieszałem, parę rakiet wyrzuciłem i to tak wygląda. Lewą wędkę mam zarzuconą na pojedynczy monster crab, akurat teraz na śmierdząco, tak. A drugą mam zarzuconą na kryl 20 i halibut 16. Tomek bardziej tak na słodko idzie, no ja pójdę na śmierdząco, może w ten sposób. I zobaczymy, czy coś weźmie, czy w ogóle coś weźmie i komu pierwszemu weźmie. Oczywiście hol, wszystko to wam pokażę. Jak nie na tej kamerze, no to na innej. W ogóle jeszcze nic nie pozakładałem na siebie, ale zaraz to zrobię i będę chodził z kamerą. No na razie się rozłączam i jak coś ciekawego będzie, to się zamelduję. Kupiłem sobie kobrę pierwszy raz w życiu. Tak naprawdę nęcę nią, więc nie śmiejcie się ze mnie. Jak mi coś nie wyjdzie... O kurde.
łabędź. Sześć godzin łowienia za nami. Na razie nic się nie dzieje. Tomek robi sobie obiadek. Przerzuciliśmy właśnie zestawy niedawno. Na co zmieniłeś? Zmieniłeś na coś, czy nie? Nie, to ty oprócz kukurydzy założyłem ta truskawka z tą, z kałamarnicą zamiast kukurydzy. A ten zestaw został taki, jaki był. Ja teraz przerzuciłem też zestawy to na słodko. I do 20 gdzieś tak, no nie do 20, może do 19 będą zestawy w wodzie. I później przerzucamy zestawy na noc i będą całą noc już. Na razie spokój i cisza, nic się nie dzieje. Monitoring wędek cały czas jest. Tutaj mam też kamerę na klatce piersiowej. No i czekamy. Czekamy na to, co się wydarzy. Może coś się uda złapać. Powoli zapada zmrok, niedawno padał deszcz, przestało padać, to było znowu spompowanie, przerzucenie zestawów i czekamy na brania w nocy. W dzień się kompletnie nic nie działo, ani pipśnięcia, ani nic. Może coś w nocy uderzy. O, jest ognisko, mimo że padało, ognisko jest zachowane. Tutaj mam Tomka. Czuj, czuj, czuwaj. No i tyle. No co, no słuchajcie, jak się nic się w nocy nie pipsnie, nic nie będzie żadnego brania, to może jeszcze coś nagram na sam koniec, zdam relację, co było w nocy. Ale to już może w samochodzie, jak już będziemy jechać, no zobaczymy, jak to, co z tego wyjdzie. Kamerkę cały czas mam tutaj. W nocy jak będzie branie, no to będzie problem, jak będziemy holować, najwyżej może jak ryba będzie na macie, no to wtedy coś pokażemy. No oby coś było, jakieś branie po prostu. No i dobra, odmeldowuję się na razie. Słuchajcie, jeszcze muszę wam coś powiedzieć, mamy tutaj takie cyko, zaraz wam pokażę. O. I uwaga, idzie rusek. Idzie rusek. O. Ja, jakby ktoś chciał nam coś zapieprzyć. Dobra. Mini relacja nocna. Godzina już wam mówię. Mamy w pół do czwartej nad ranem. Tak jak w dzień i tak jak w nocy do tej pory nic się nie dzieje. Będzie widno, to się będziemy zwijać. Tak sobie drzymamy. Jakieś tam delikatne pipsinięcia są, ale to chyba od wiatru. Trochę wieje. No i sobie śpimy w samochodzie. Ja z tyłu, Tomek z przodu. Zaraz wam Tomka pokażę. Tymanko, trzeba spać w nocy, a nie łapać ryby. Gdzie masz twarz? Tu gdzieś jest. O, no. Jest Tomek, no. Chcę spać. No i co? Jeszcze rano trochę tam coś nagram.
Możliwe, że jak ściągam wędki tylko. I jakieś podsumowanie delikatne też nagram i na razie tyle. No i dobra, jesteśmy spakowani. Rybki nie udało się złapać. Jest to moja druga zasiadka, jeśli chodzi o nocne łowienie. Wcześniej też pojechałem na jedną nockę, też nie udało się złapać nic. Tamtego filmu raczej nie wstawię, bo naprawdę się nic ciekawego nie działo. No już prędzej może ten się znajdzie na internecie. No i co? Jedziemy do domu. Tak jak powiedziałem, nic nie udało się złapać. Próbowaliśmy na kulki i na kukurydzę, na słodko i na śmierdząco. Później doszliśmy do wniosku, że można jeszcze było na mirabelkę spróbować bezpośrednio na haczyku, no ale wyszło jak wyszło. No i nic, mówię wam do zobaczenia i dajcie lajka, subskrypcję, zostawcie. Do zobaczenia, trzymajcie się, do następnego filmu.